Cześć. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam historię pewnej wojny. Okrutnej, która kosztowała życie wielu ludzi i pochłania miliardy dolarów rocznie. Wojny, która trwa już ponad pół wieku, a jej końca nie widać. Nie widać nawet skutków poprawy. To wojna z narkotykami. Kawa, herbata, cukier, tytoń, alkohol, marihuana, LSD. Co łączy te substancje? Wszystkie są w jakimś stopniu uzależniające. Oczywiście uzależnienie dzieli się na to psychiczne i fizyczne. Nie będę się nad tym rozwodził, nie jestem w tej kwestii ekspertem. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że każda z tych substancji może uzależnić. Wszystkie też przedawkowane szkodzą. Wszystkie też w nadmiarze mogą wywoływać efekty uboczne. Jedne silniejsze, inne słabsze. Co zatem jest takim wyróżnikiem, który sprawia, że niektóre są dostępne bez żadnych ograniczeń w każdym wieku, inne mają specjalne regulacje prawne, ograniczenia wiekowe, ograniczenia ilościowe, inną cenę, akcyzę, dodatkowe obostrzenia, a inne są całkowicie nielegalne i zepchnięte na czarny rynek? Moim zdaniem, głównym powodem, dla którego jedne są zakazane, a inne całkowicie dozwolone, jest kontekst kulturowy i to, które mają u nas dłuższą tradycję, historię użytkowania. Alkohol na ten przykład nikomu nie wydaje się być narkotykiem. Tymczasem, czy nim jest? Bo czym w ogóle jest ten narkotyk? To substancja działająca na system nerwowy. Powodująca uspokojenie. Uśmierzenie bólu. Odurzenie. Euforię lub sen. Jak najbardziej, alkohol można podciągnąć pod definicję słownikową narkotyku. Spełnia wszystkie jego cechy. Dlaczego jednak uznaje się go za coś zupełnie innego? Zupełnie niezwiązanego z innymi narkotykami? No cóż, kontekst kulturowy i społeczny. W Polsce mamy podejście bardzo podobne do Stanów Zjednoczonych, chociaż tam już są ruchy, które zbliżają się do liberalizacji, zwłaszcza w kwestii marihuany medycznej, ale również tej rekreacyjnej. Niestety, tam również wydaje się ciężkie pieniądze na wojnę z narkotykami i całe sztaby ludzi oddelegowuje do walki z tym zagrożeniem. No cóż, osoba paląca marihuanę na moim osiedlu nie budzi we mnie specjalnego zagrożenia. Nie czuję się przez nią zaatakowany. Nie wzbudza mojego strachu w żadnym razie. Natomiast zwróciłbym uwagę na kilka innych aspektów. Mianowicie tego, że ta wojna jest w ogóle nieefektywna. Nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. A jak na pieniądze, które na nią idą, no, wydaje mi się to niepokojące. Można tutaj żonglować konkretnymi liczbami, jednak nie ma to większego sensu. Dość powiedzieć, że są lata, gdzie w Stanach Zjednoczonych te wydatki przekraczają 40 miliardów dolarów w ciągu roku. Natomiast w Polsce przekraczają na przykład 80 milionów. Wiadomo, mniejszy kraj, mniejsza ludność, mniejsza powierzchnia, ale na mnie te liczby robią ogromne wrażenie. Bardzo ciekawą kwestią jest tutaj sprawa Timothy Leavy'ego, który w latach 60. badał wpływ różnych substancji na ludzi chorych na depresję, między innymi LSD i marihuany. Ostatecznie skazano go za to na 30 lat więzienia, ponieważ posiadał przy sobie dwa skręty. Timothy przewidział, że wojna z narkotykami w tak srogim i okrutnym wydaniu doprowadzi do szeregu patologii, między innymi tego, że branżą zaczną zajmować się mafie zarabiające na tym grube pieniądze. Na rynek będą trafiały substancje nieznanego pochodzenia o nieznanych skutkach, gdyż i tak nikt nie będzie tego kontrolował. Ludzie będą dalej korzystać, jeżeli będą mieć taką wolę, natomiast będą też trafiać za to do więzienia. Tak jak było w jego przypadku. We wszystkich tych aspektach się nie pomylił. Rocznie około 1,5 miliona ludzi trafia w Stanach Zjednoczonych do więzienia za narkotyki. Cała ta sytuacja w ogóle, nazwijmy ją prohibicją narkotykową, przypomina coś nieco innego, co miało miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, mianowicie prohibicję alkoholową. Z pewnością znacie postać Al Capone, wybitnego mafiozy.
postaci, która zapisała się w naszej kulturze i historii. Al Capone swoje imperium zbudował handlując alkoholem w czasach, gdy było to nielegalne. Zginęli niewinni ludzie, rząd wydał miliony dolarów, w końcu Ala Capone udało się wsadzić do więzienia. Tylko że ten sam rząd jakiś czas później prohibicję alkoholową zdjął. Dlaczego? Oprócz tego, że po wprowadzeniu prohibicji alkoholowej w Stanach Zjednoczonych cały rynek zagarnęli mafiozi, warto zaznaczyć jeszcze kilka innych interesujących aspektów. Po pierwsze, liczba alkoholików wzrosła. Tak, ludzie kupowali alkohol na zakaz, z niepewnego źródła, bardzo mocny, skoro już i tak ryzykowali, uzależniali się tym samo jeszcze częściej, niż gdyby prohibicji nie było. Druga kwestia. Alkohol z niepewnego źródła. Wiele jest przypadków z tamtych czasów. Oślepnięć, czy nawet utraty życia na skutek picia alkoholu metylowego zamiast etylowego. W końcu nikt tego nie kontrolował. Podobnie jest z narkotykami. W Polsce słynna jest sprawa dopalaczy, coraz popularniejszych wśród młodzieży, z którymi już kolejny rząd próbuje zrobić porządek. Oczywiście nieskutecznie. Gdy oni wpisują setki nowych substancji na listę narkotyków, środków zakazanych, pojawiają się tysiące kolejnych. Lista robi się coraz dłuższa, substancje coraz bardziej niebezpieczne, coraz mocniejsze, ale wciąż szeroko dostępne. Może zabrzmi to brutalnie, ale wolałbym, żeby ludzie brali kokainę niż mocarza. Dlaczego? Ta pierwsza substancja jest znana nam i lekarzom od dziesiątek lat. Znamy jej skutki uboczne, znamy jej działanie, wiemy jak leczyć człowieka, który jest od niej uzależniony. Mniej więcej oczywiście. Natomiast człowiek uzależniony od mocarza, po pierwsze, nikt nie wie tak na dobrą sprawę, jak to się robi, z czego to się robi, jakie są tego skutki uboczne. Wciąga to nietoperze guano, trafia do szpitala w stanie ciężkim i lekarze rozkładają bezradnie ręce. Nie wiedzą co to, nie wiedzą jak go leczyć, młody człowiek umiera. To właśnie jest jeden z efektów, jedna z wielu ciemnych twarzy wojny z narkotykami. Dla porównania do sytuacji, którą mamy w Polsce i tej w Stanach Zjednoczonych, warto przytoczyć sprawę Portugalii. W naszym kraju mało się o tym mówi, mimo że na zachodzie zrobiło to dość głośną furorę. 15 lat temu ten konserwatywny i rolniczy kraj wprowadził zupełnie nowe, nieznane wcześniej światu podejście do narkotyków. Stwierdził, że nie jest to problem kryminalny, a społeczny. Że ludzi uzależnionych od narkotyków trzeba leczyć, kierować na terapię, pomagać im, wspierać ich bliskich, zamiast zamykać do więzienia. Brzmi to niesłychanie, nieprawdaż? Gdy człowiek jest uzależniony od jakiejś substancji, nie zamykamy go w odizolowanej celi razem z gwałcicielami i złodziejami, a kierujemy na terapię. I wiecie co? Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Warto tutaj przytoczyć pewne statystyki, które wyróżniają obecną Portugalię na tle innych krajów. Po pierwsze, najniższa śmiertelność po narkotykach. Nie ma drugiego takiego kraju, gdzie byłaby ona tak niska. Po drugie, liczba osób uzależnionych spadła. Nie uważacie, że to jest interesujące? Możesz mieć przy sobie heroinę, kokainę, marihuanę, LSD, nikt nie będzie cię za to ścigał. A liczba użytkowników tych używek maleje. Po trzecie, chociaż nie udało mi się dotrzeć do konkretnych danych, to wynajęcie jednego terapeuty z pewnością będzie tańsze niż wynajęcie sędziego, prokuratora, trzech policjantów, strażnika więziennego, osoby, która w tym więzieniu będzie sprzątać, gotować, etc., etc. Okazuje się, że ta polityka, mimo że tańsza, jest o wiele skuteczniejsza. A wiadomo, że przecież na to płacimy my, wszyscy, z podatków. Najbardziej jednak bulwersuje mnie w tej sprawie to, jak nasz rząd podszedł do sprawy medycznej marihuany. To, że może być ona w pewnych sytuacjach i przy pewnych przypadkach lekiem, jest wiadome światu nie od dzisiaj. Natomiast nasz rząd stwierdził, że skoro jest to narkotyk, to nie ma żadnej możliwości, żeby to prawo zliberalizować. Jest to o tyle frustrujące i przerażające, że morfina wciąż jest stosowana w szpitalach. Jest to środek o wiele silniejszy, o wiele bardziej uzależniający. No ale cóż, jest, był, będzie. Nikt nie musi tutaj nic zmieniać. Ludzie boją się zmian, boją się bardziej liberalnego podejścia do narkotyków. Dla nich ćpun wciąż jest takim samym przestępcą jak złodziej czy gwałciciel. I to jest przerażające, ponieważ taka osoba jest w stanie zaszkodzić co najwyżej sobie. No, oczywiście można powiedzieć, że osoba po narkotykach prowadząca samochód może zabić niewinnych ludzi na pasach, ale czy nie jest tak samo z alkoholikami? Możemy powiedzieć, że osoba po narkotykach jest nieodpowiedzialna, może zrobić dużo złego. No, tak jak z alkoholem przecież. Osoba uzależniona od narkotyków może całkowicie się pogrążyć i zniszczyć życie sobie i swojej rodzinie.
Tak jak alkoholik. Osoba po niektórych narkotykach może być bardziej skłonna do przemocy. Tak jak alkoholik. Nie oszukujmy się. To kwestia społeczna, kulturowa. Nie kwestia jakiegoś dziwnego przedziału, co jest narkotykiem, a co już nim nie jest. Podczas gdy na wojnie narkotykowej w Stanach Zjednoczonych giną setki i tysiące osób, w Portugalii działa zupełnie inny system. Mam nadzieję, że przekonałem Was do takiego podejścia, zamiast kontynuować tę krwawą wojnę, która nie przynosi żadnych efektów od dziesiątek lat. Dla nieprzekonanych albo głodnych wiedzy. W opisie zostawiłem masę linków, w których czerpałem wiedzę m.in. o tym, jak to wygląda w Portugalii, w Stanach Zjednoczonych, ile osób rocznie trafia do więzienia, ile rząd federalny na to łoży, ile łoży nasz polski rząd. Mnóstwo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie, dowiecie się czegoś nowego i wasza wiedza i podejście zmieni się na lepsze. Do zobaczenia w kolejną niedzielę. Cześć!